Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mniej więcej rok temu zostałem zaproszony przez ojca Tomasza Grabowskiego do programu Karetka w Drodze. Jest to seria, cykl materiałów, który ukazuje się na kanale dominikanie.pl. Do dzisiaj ten materiał się nie ukazał i dzisiaj kilka słów na ten temat. Zapraszam. Oczywiście nie będziemy mówili tylko o tym konkretnym przypadku, ale w ogóle postaram się dzisiaj kilka słów powiedzieć o tym, w jaki sposób różnego rodzaju osoby zaangażowane w media. Komuś pomagają, w jaki sposób starają się mu zaszkodzić. To może się wydawać oczywiste, ale wcale oczywiste nie jest. I okazją do tych rozważań też jest trochę ostatni materiał. Każdy z tych materiałów, które wybijają się poza tą bańkę informacyjną, wychodzą trochę poza te zwykłe zasięgi, zawsze tam. Pojawiają się od razu osoby, które stawiają pewne zarzuty na zasadzie, ale po co jakieś dyskusje, kłótnie? Trzeba się skupić tylko na ogłoszeniu Ewangelii, a nie ma po co kogoś tam krytykować, oceniać jakieś poglądy itd. itd. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego w jaki sposób twórcy internetowi mogą sobie wzajemnie pomagać i w jaki sposób wzajemnie sobie szkodzą, bo widzę, że ten temat jest bardzo dalece niezrozumiały i prowadzi to często do złego interpretowania zachowań różnego rodzaju twórców internetowych. Ale najpierw kilka słów o samej sytuacji z kanałem dominikanie.pl. Przed ponad rokiem zgłosił się do mnie ojciec Tomasz Grabowski, który prowadzi na tym kanale tą serię. Karetka w drodze. Zaprosił mnie na rozmowę. Trwało to kilka miesięcy, zanim ustaliliśmy jakiś wspólny termin, kiedy będzie nam ta rozmowa. Pasowała. Ja nie mogę wprawdzie powiedzieć, że tylko po to jechałem wtedy do Poznania, ale był to jeden z głównych powodów, który skłonił mnie do tego, żeby w tym czasie, właśnie w styczniu, pojechać do Poznania. Był to czas, kiedy był czas wolny pomiędzy, pomiędzy Bożym Narodzeniem a Trzema królami, i właśnie jakoś w okolicy tego święta Trzech Króli. Wydaje mi się, że to był dokładnie piąty. Stycznia stawiłem się w Poznaniu, pojechałem do tego Poznania. Stawiłem się tam w Poznaniu w studio tegoż kanału dominikanie.pl. Bardzo miło mi się rozmawiało z ojcem Tomaszem Grabowskim. Również obsługę bardzo miło wspominam. Było to naprawdę bardzo pozytywne wydarzenie. Materiał miał się pierwotnie ukazać jakoś za 2-3 tygodnie, czy w przyszłym miesiącu. Nie ukazał się. Na moje pytanie ojciec Grabowski odpowiedział, że mają w tej chwili taki przestój, nie mają innych materiałów z karetki w drodze, nie chcą puszczać tego materiału tak solo, tylko poczekać, aż będzie więcej tych materiałów, a więc niedługo powinny być. I chyba, wydaje mi się, że zapowiedź była taka, że w lutym ukaże się ten materiał znowu. Ja napisałem ponownie w marcu, Albo w kwietniu, jakoś po upływie tego terminu, bo materiał wciąż się nie ukazał. No i wtedy ojciec Tomasz bardzo przeprosił i napisał, że w maju na pewno ten materiał się ukaże, nadrobimy te zaległości, będą kolejne materiały z cyklu karetka w drodze. No dzisiaj od maja minęło już 7 miesięcy i materiału wciąż nie ma. Czy to oznacza, że materiału już nigdy nie będzie? Nie wiem. A więc odpowiedź na pytanie z tytułu brzmi: Nie wiem. Być może ten materiał jeszcze się ukaże. Być może to moje nagranie będzie też pewną motywacją do tego, żeby jednak ten materiał opublikować. Ale być może nie. Być może został on włożony do zamrażarki już na zawsze. I szczerze mówiąc,. Nie bardzo by mnie taka polityka zdziwiła. O ile jestem święcie przekonany, że ojciec Grabowski jak najbardziej chce ten materiał opublikować, on deklarował również po tej rozmowie, że chętnie odbyłby więcej takich rozmów. Ja zadeklarowałem również, że chętnie, chętnie również kolejne spotkania, na takie kolejne spotkania się stawię. Jestem przekonany, że również ze strony samej, powiedzmy, strony technicznej tego kanału, również tam nikt nie, nie stawia jakichś przeszkód. Natomiast myślę, że jest możliwe, że władze czy to zakonu Dominikanów, czy po prostu ktoś, kto sprawuje pewną, pewną opiekę nad działalnością internetową tegoż kanału, czy po prostu zakonu Dominikanów. Nad działalnością kanału dominikani.pl, że ktoś mógł tam również powiedzieć nie, stop, tego publikować nie będziemy. Czy wiem, że tak jest? Nie. Czy wiem, że tak nie jest? Nie. Jest to pewne przypuszczenie, uważam, że jest to możliwe. Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy faktycznie tak się stało. Natomiast od tamtego czasu nie ukazał się nie tylko ten materiał na, w, w tym cyklu karletka w drodze, ale również żaden inny. A więc uważam za możliwe. Że po tym materiale stwierdzono, że w ogóle to już nie powinno się ukazywać i że karetka w drodze lepiej już Ojca Grabowskiego tak naprawdę przed kamerę nie wpuszczać. Czy wiem, że tak jest? Nie. Przypuszczam, że jest to możliwe, natomiast wcale nie twierdzę, że jest to pewne albo jakoś bardzo prawdopodobne. Natomiast uważam, że taka możliwość istnieje i tutaj przechodzimy do zasadniczego tematu tego materiału. Dlaczego uważam, że taka możliwość istnieje? Otóż, co jest dla twórców internetowych szkodliwe? Inaczej, w jaki sposób media mogą człowieka wypromować, a w jaki sposób mogą mu zaszkodzić? To nie jest oczywiste. Otóż, mówienie o kimś nawet jeśli będzie to mówienie negatywne z punktu widzenia mediów zawsze jest już jakimś dawaniem temu komuś szansy zawsze jest już dawaniem jakiegoś zastrzyku temu komuś a więc gdy jakiś duży kanał na przykład załóżmy na początku mojej działalności dosyć często polemizowałem z materiałami ojca szóstaka gdyby wtedy ojciec szóstak Zechciał odpowiedzieć na któreś z tych materiałów i powiedział, że tutaj jest taki kanał Szkoła Akwinaty i ksiądz Bańka się myli. Ja mu odpowiadam w ten i w ten sposób. To nawet gdyby ten materiał był bardzo krytyczny, mimo wszystko to byłby dla kanału naszego duży zastrzyk takiej energii, duży zastrzyk widzów, wyświetleń, komentarzy. Nawet jeśli one byłyby negatywne, to miałoby to bardzo duży wpływ na rozwój kanału. Myślę, że właśnie dlatego langusta na palmie jako całość nie zdecydowała się na odpowiedź, na jakiekolwiek odniesienie się, pomimo tego, że część tych materiałów były to materiały, które miały bardzo dużo wyświetleń, gdzie wydaje mi się, że faktycznie zachowywałem pełne savoir-vivre, to znaczy, gdzie wcale nie jakoś przesadnie nie krytykowałem ojca i jak najbardziej zachęcałem do tej dyskusji, to myślę, że to był główny powód, który sprawiał, że Langusta nigdy nie odpowiedziała i uważam, że jest to zgodne z takim powiedzmy medialnym podejściem do tematu. Co mam na myśli, gdy mówię o medialnym podejściu do tematu? No właśnie to, że najbardziej szkodzącym jest przemilczenie. W mediach ta zasada jest bardzo, bardzo ważna. Gdy człowiek chce, żeby jakieś informacje się nie przebiły, gdy człowiek chce, żeby jakieś informacje dotarły do jak najmniejszej ilości osób, to nie powinien go krytykować. Powinien go z punktu widzenia działania mediów, powinien po prostu o nim nie. Mówić. I to jest zasada praktykowana również w tradycyjnych mediach od dawiem dawna, bardzo naturalna, można by powiedzieć, można myślę, że jako przykład podać na przykład to, że w mediach tych tradycyjnych, jesteśmy na razie przy tradycyjnych mediach, w katolickich mediach nie pojawiały się żadne informacje o tradycyjnych grupach, a już absolutnie nigdy o Bractwie świętego Piusa. 10. Tu potrzeba było, jeśli chodzi o nasze polskie podwórko, potrzeba było takiego przebicia się z tą walką o krzyż na Żwirowisku, gdy go chciano usunąć. Krzyż, który stał w Oświęcimiu, krzyż papieski. Była dyskusja wtedy, czy nie należy ich, tych, tych wszystkich krzyży, które tam stoją, usunąć. Episkopat Polski się wypowiedział, że oczywiście, że trzeba. Pamiętam, że arcybiskup Rzeciński tam był, był jednym z głównych Takich prowodyrów, powiedzmy, tej akcji usuwania krzyży z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu I bractwo wtedy, powiedzmy, sprzeciwiło się temu usuwaniu tego krzyża z miejsca, które jest miejscem męczeństwa, miejscem kaźni bardzo wielu katolików. Ale Dlaczego o tym wspominam? Chodzi o to, że ta sytuacja jako takie, takie wielkie wydarzenie, ona faktycznie sprawiła, że gdzieś tam do mediów, to bractwo się przebiło, ale również nie do mediów katolickich. Tak, w katolickich mediach nie wspominano o tym, że tutaj bractwo kapłańskie, świętego Piusa 10, które robi to i to, stawia taki i taki opór. To jeśli się jakaś informacja przebijała, to gdzieś tam w świeckich mediach, a, a ze strony mediów katolickich to było raczej takie mówienie, że a to jacyś tam nacjonaliści i i w ogóle tacy, nie wiadomo kto, jakieś wariaty, to, to tacy ludzie, tego typu ludzie stawiają opór. Ja do dzisiaj pamiętam arcybiskupa życińskiego, który to mówił w telewizji, byłem małym chłopcem, wtedy, znaczy no, małym chłopcem, powiedzmy młodzieńcem, ale, ale w takim wczesnym wieku dojrzewania. Jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale wydaje mi się, że jakoś około roku 2000. Tak mi się wydaje. I pamiętam, jak arcybiskup Życiński to mówi, że nie, to ja, trzeba spojrzeć, kto tego krzyża tam chce bronić. Tak? To są jacyś nacjonaliści, tacy łysole, tak? kibole i to w ogóle nie ma się co, co nimi zajmować. co mniej więcej faktycznie tak brzmiało. Nie przez przypadek właśnie nie padło tam nigdzie, że to jest Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Dlaczego nie padło? A no dlatego, że jeśli padnie jakaś nazwa to zawsze ktoś może się zainteresować o jakieś Bractwo Kapłańskie. Co to jest? Co to za Bractwo Kapłańskie? Ja sprawdzę, a dowiem się, a zobaczę. Może ktoś by trafił wtedy na nasze czasopismo, na nasz dwumiesięcznik Zawsze Wierni. Może ktoś by wtedy trafił na wykłady księdza Karola Sztelina, które były wtedy dostępne w internecie. Pamię przypominam, że to jest czas jeszcze przed YouTube'em. Dla młodszych widzów kanału to się może wydawać niemożliwe, że istniał świat przed YouTube'em, ale tak zapewniam, że istniał. I wtedy te. Te materiały były do pobrania po prostu na stronie bractwa i też faktycznie sporo osób je pobierało. Natomiast no, lepiej jest z punktu widzenia kogoś, kto nie chce, żeby coś dotarło do ludzi, lepiej, choć mniej uczciwie jest, nie mówić o tym, co, co chce się w jakiś sposób powiedzmy ukryć. Nieuczciwe jest to oczywiście wtedy, kiedy faktycznie chcemy ukryć przed kimś jakąś wiedzę. Nie jest nieuczciwym, kiedy ktoś po prostu nie chce kogoś promować w żaden sposób, kiedy uważa, że to nie jest godne promowania, i dlatego po prostu o tym staram się nie wspominać, nie mówić. Ale gdy już o tym mówię, jednocześnie tylko tak mówię, właśnie, a tam jacyś nacjonaliści, faszyści, to może być to faktycznie nieuczciwe. Ale do oceny moralnej, no to to już jest jakby kwestia dużo trudniejsza. My pozostańmy przy takim, takich ogólnych założeniach. W przypadku tradycyjnych mediów to już tak działało, a w przypadku mediów internetowych działa to jeszcze dużo, dużo bardziej. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku mediów internetowych to właśnie ruch napędza się dalej. To właśnie ruch na kanale napędza go dalej. Nie jest tak istotne, jak on jest oceniany, ten kanał. To ma jakieś tam swoje znaczenie, ale, ale nie aż tak duże, jakbyśmy myśleli. Co to znaczy? To znaczy, że gdy na przykład jakiś, jakiś um, dajmy na to właśnie, mniejszy kanał. E, powiedzmy teraz ta ostatnia sytuacja, gdy ja mówię o Polonii Christianie. Pojawia się materiał, co jest nie tak z Polonią Christianą. E, albo inny przykład, będzie on bardziej wyraźny. Do tego sobie jeszcze wrócimy. Gdy na początku istnienia tego kanału dużo komentowałem materiałów, z kanału Wojna Idei. Jest to ogólnie kanał, który oglądam też osobiście. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale wiele rzeczy jest tam naprawdę bardzo wartościowych. Od chociażby ostatni audiobook, opowieść około wigilijna, ale to na marginesie. Na początku istnienia tego kanału komentowałem wiele filmów. W ogóle ten kanał w sensie takim takich komentarzy. Rozpoczął się od komentarza do filmu Wojna Idei, to znaczy pierwszy materiał z cyklu Okiem Akwinaty. To już teraz jest taka historia. To było w czasach, w czasach pandemii, kiedy to szkoła nie mogła normalnie funkcjonować. To były same początki pandemii. Tam wtedy nagrałem najpierw jeden materiał, który ukazał się na, na kanale. Media narodowe, który dzisiaj jest niedostępny, dlatego że YouTube go ukrył, pomimo tego, że jest oficjalnie jako publiczny, to nie da się go wyszukać inaczej jak przez link. Wpisanie tytułu w wyszukiwarkę nie działa. To był materiał, który mówił o masońskim duchu w kościele, a konkretnie wypowiedzi biskupa Polaka, a propos zamykania kościołów, odmawiania ludziom komunii itd. itd. I krótko później nagrałem właśnie sam materiał, który był komentarzem do filmu z kanału Wojna Idei. To był materiał zatytułowany to znaczy na wojnie idei to było dlaczego ludzie odchodzą od kościoła i u mnie to był jakoś podobnie komentarz, dlaczego ludzie odchodzą do, od kościoła, komentarz do materiału z kanału Wojna Idei. I teraz bardzo często tak spontanicznie człowiek podchodzi do czegoś takiego na zasadzie a tutaj ktoś chce się wybić, to nawet dosłownie wielokrotnie czytałem w komentarzach, o ksiądz się chce wybić na czy ich śplecach, czy na kanale Wojna Idei, czy na przykład właśnie komentując materiały Polonii Christiany. Albo właśnie, że chce zaszkodzić, albo właśnie kosztem czyimś zbudować swoją popularność. Wynika ten zarzut z głębokiego niezrozumienia tego, jak działają współczesne internetowe media. Otóż o ilości wyświetleń danego materiału nie decyduje twórca. Twórca ma stosunkowo mały wpływ na to, ile razy czy ile osób obejrzy dany materiał. Twórca ma pewien wpływ na to, jaka jest klikalność. Pokazywanej miniaturki. Co mam na myśli? Ano, miniaturka, może zacznijmy od tego, jeśli ktoś nie wie, co to jest. To jest ten obrazek, który pokazuje filmik. Jak pokazuje się Wam film na w stronie głównej YouTube'a, na przykład, na no to pokazuje się właśnie jego miniaturka. Ja w statystykach widzę, jaka jest jego klikalność, czyli ile procent osób, które widzą tą miniaturkę, w nią klikną. Natomiast to nie jest decydujące. Decydujące jest to, ilu osobom YouTube pokaże. Tą miniaturkę w proponowanych po następnym filmie, albo na stronie głównej. Mam bardzo dobry przykład. Materiał w Polonia Christiana, wyjaśniam w 20 sekund, miał klikalność na poziomie ponad 20%. To jest bardzo duża klikalność. Mater, inne materiały na tym kanale mają przeważnie klikalność w granicach 5-7%. Natomiast mm, są bardzo częstym przypadkiem jest, że materiał, który ma klikalność 5%, na poziomie 5%, będzie wyświetlony np. 15 tysięcy razy. A ten materiał o Polonii Christianie, który miał klikalność powyżej 20%, ma wyświetleń tam w tej chwili chyba 8 tysięcy. Jak to możliwe, że tutaj jest 20% i 8 tysięcy, tam jest 5% i, i, i um, osiągnął dwukrotnie większy wynik? No, bo YouTube pokazał tam ten materiał dużo, dużo więcej razy. Tutaj najprawdopodobniej w tym przypadku wynikało to po prostu z tego, że YouTube promuje dłuższe materiały, co jest głupie w algorytmie. Algorytm roz od uwzględnia długość materiału, a nie. Ile procent materiału obejrzał widz? Jakby ile procent czasu zostało obejrzane? Jeśli by algorytm uwzględniał przede wszystkim to, to te 20-sekundowe materia materiały byłyby bardzo, bardzo wysoko proponowanych byłyby bardzo promowane. W każdym razie te techniczne wyjaśnienia są tylko i wyłącznie po to, żeby uświadomić wam, moi drodzy widzowie, że to YouTube decyduje, który materiał będzie popularny, a który nie. Twórca może zrobić wiele, może stworzyć pewne predyspozycje dla popularności materiału, ale to ostatecznie algorytmy YouTube'a. Najpierw algorytmy. A później sami, sami zarządcy YouTube'a decydują, czy materiał będzie się rozwijał, czy będzie proponowany dużej ilości osób, czy będzie proponowany bardzo małej ilości osób. No, skrajnym przypadkiem jest ten, o którym wspominałem pandemiczny materiał na mediach narodowych, który w ogóle jest nie do wyświetlenia, jeśli, tylko, jeśli nie ma się linku, pomimo tego, że oficjalnie jest publiczny, czyli powinien być dostępny poprzez wyszukiwarkę. Ale bardzo dobrze widać też, że YouTube może w pewnym momencie jakiś materiał uciąć. To, o tym też mówię bardzo często twórcy, to też widziałem w moich własnych statystykach na kanale. Czasami jest tak, że film wyświetlenia idą do góry, do góry, do góry, do góry i w pewnym momencie stop. Nie proponowany nikomu więcej. Z jakiegoś powodu, bo jak najprawdopodobniej zostały stwierdzone jakieś treści niepoprawne politycznie, dlatego YouTube przestaje go promować i wtedy zostaje wyświetlone, to ilość wyświetleń wtedy to zwiększa się tam co najwyżej po, po kilkanaście tygodniowo. Ktoś tam wpadnie, ktoś komuś poleci i to już są minimalne ilości wyświetleń. To YouTube decyduje, co będzie oglądane, a co nie będzie oglądane. Po co ten długi wstęp? No po to, żeby zrozumieć, że wtedy, gdy twórcy między sobą dyskutują albo nawet siebie wzajemnie atakują, to tak naprawdę napędzają sobie nawzajem tą powiedzmy klikalność, napędzają sobie nawzajem ilość wyświetleń. Nawet gdy taki mały kanał w jakiś sposób odnosi się do dużego kanału, to mimo wszystko napędza to jemu i powiedzmy tą atrakcyjność z punktu widzenia algorytmów YouTube'a. Dlaczego? Dlatego, że gdy ten kanał zostaje oznaczony, wtedy YouTube to widzi, aha, że jest pewne poruszenie wokół tej treści, jest pewne poruszenie wokół tego kanału. Jeśli widzi, że to wzbudza jakieś emocje, to znaczy widzi, że tutaj pojawia się dużo wyświetleń, dużo komentarzy przy tym tytule, przy y, y, jakimś kontrowersyjnym temacie, na przykład właśnie y, ja publikuję ten materiał, co jest nie tak z Polonią Christianą? Tam jest w tytule oznaczony ty twórca Polonia Christiana, i ten materiał wzbudza duże zaangażowanie. YouTube to widząc to, będzie ogólnie rzecz biorąc rozpoznawał ten Polonia Christiana jako dosyć gorący temat. Temat, który wzbudza zainteresowanie, a więc będzie to proponował dalej. A więc takie dyskusje, rozmowy, nawet gdy one są w jakiś sposób krytyczne pomiędzy sobą, one napędzają wyświetlenia dla obu stron. One rozwijają te kanały i jeden i drugi kanał, albo więcej, jeśli jest to cała grupa. I to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś chce mieć wielu e, subskrybentów i chce, ktoś chce mieć wiele wyświetleń. Tylko rozumiemy, i z punktu widzenia Polonii Christian i z mojego punktu widzenia, tutaj jesteśmy myślę, że w pełni, w pełni spójni, że jeden i drugi kanał chce dotrzeć do jak największej ilości osób. Nie dlatego, że mamy taką ambicję tylko dlatego, że uważamy, że ważne jest, żeby ten przekaz dotarł do jak największej ilości osób, bo jest to dzieło ewangelizacyjne, bo chodzi o to, żeby nauka Kościoła katolickiego dostała, dotarła do jak największej ilości osób. I tutaj pewne kontrowersje, dyskusje one są jak najbardziej bardzo korzystne. One wpływają na to, że napędza się ten algorytm i że te kanały będą w jakiś tam sposób. Oczywiście. Nie działa jakoś, jakoś tak jak trampolina, ale jednak działa to pozytywnie na ruch na tych kanałach, na obu kanałach i zasadniczo jest to dla obu stron pozytywne, a ostatecznie jest to pozytywne dla tego, co jeden i drugi kanał próbuje zaprezentować. Dlatego też, gdyby Polonia Christiana mi odpowiedziała, to z mojego punktu widzenia to będzie korzystne, nawet jeśli Polonia Christiana odpowie bardzo ostro. Nawet gdyby odpowiedziała bardzo ostro, to będzie to z mojego punktu widzenia korzystne. Choć moim zdaniem Polonia Christiana doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że tak będzie to z mojego punktu widzenia, i dlatego raczej moim zdaniem nie odpowie. Dokładnie z tego powodu, który wyjaśniłem wcześniej. Dlatego, że linia Polonii Christiany jest, była jak do tej pory taka: udajemy, że Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie Istnieje. Jeśli jakiś gość gdzieś tam wspomniał o bractwie Świętego Pisa X, to od razu ten temat był na zasadzie, że a to tam coś właśnie schizmatycy, to tym się w ogóle nie zajmujemy. To bractwo to jest jakby od razu, nie, to, to, to tego tematu nie ma, tego tematu się nie porusza. Gdy jest dyskusja o kryzysie w kościele, o Starej Mszy, to nie, to bractwo praktycznie w ogóle nie istnieje, a jeśli gdzieś tam zostaje e, wspomniane, no to tylko właśnie w, w charakterze e, takim, że a to, to jest właśnie jakoś, jakoś e, tak w miarę, mm, no to schizmatycy, czy to, to, to nie, nie, tym o tym nie rozmawiamy. Są oczywiście równi, e, różni redaktorzy w Polonii Christianie i pewnie są tacy, którzy byliby wobec nas bardziej e, przychylni również, natomiast zasadniczo linia jest linią przemilczenia to nie jest przypadek, że kanał, który zajmuje się no, treściami w dużej mierze konserwatywnymi, mając tam tysiące filmów na swoim kanale, nie wiem jak to jest dokładnie, ale to jest bardzo dużo, praktycznie nigdy nie wspomina o Bractwie Świętego plusa X. Wzmianki jakieś tam pojedyncze, ale to, to szybko musi zejść w cień. Miałem, miałem w pamięci dwie takie wzmianki, gdzie, gdzie to się pojawiło, gdzie nazwa Bractwa się pojawiła, ale właśnie to tak zostało. Opuszczone, tam mimo uszu, nie, o tym nie rozmawiamy. Wydaje mi się, że w rozmowie z panem Samołykiem, chociaż to sobie była rozmowa na jego kanale, a nie, a nie na Polonii Christianie, ale to była rozmowa w studiu Polonia Krystiana czy Polonii Christiany i w rozmowie z księdzem, który odprawiał msze indultowe w Poznaniu. Zapomniałem teraz. Jego nazwiska ja skomentowałem. Ten materiał to był chyba materiał. Czy liturgia to kwestia smaku? Tak mi się wydaje, że to był mój komentarz do tejże właśnie rozmowy. Z punktu widzenia takiego pobożnościowego, z punktu widzenia ściśle głoszenia Ewangelii, rozprzestrzeniania wiary, to również jest korzystne, żeby toczyły się dyskusje teologiczne. Naprawdę nie może nic gorszego spotkać w tej chwili teologię, niż udawanie, że tam gdzie wszystko w porządku, nie, tak naprawdę to dobrze, jest tam kryzys, to są tylko nadużycia i tak dalej. Zametanie pewnych tematów pod dywan jest najbardziej niebezpieczną rzeczą, dlatego trzeba te tematy bolesne i trudne poruszać. Trzeba o nich dyskutować kwestie właśnie kontrowersji teologicznych, na przykład kontrowersji teologicznych wo, wobec nowej mszy. Temat, który oczywiście na Polonii Christianie poruszony za bardzo być nie może ze względu na to, że Polonia Christiana musi utrzymywać pewną, powiedzmy taką. Hmm, zgodność z oficjalną linią Episkopatu Polski. Bo bez tej zgodności oczywiście naraziliby się na niełaskę Episkopatu, a większość widzów Polonii Christiany to jednak osoby, które, które mogłoby to odstraszyć, albo przynajmniej no, mogłoby, powiedzmy, odstraszyć. Niekoniecznie by odstraszyło, ale jednak pewnie, pewnie odcięłoby polonii Christiany od części widzów, ale też może środków, możliwości dojść, na pewno byłoby to niekorzystne dyskusja na ten temat jest natomiast niezwykle potrzebna. A temat właśnie kontrowersji wokół Nowej Mszy, kontrowersji teologicznych wokół ekumenizmu, wokół w ogóle zmian posoborowych. Niech ta dyskusja się utoczy i naprawdę nie ma powodów, żeby twierdzić, że teraz, gdy próbuje taką dyskusję sprowokować, gdy próbuje te gorące tematy wrzucić, gdy komuś komuś zarzucić, że coś tutaj w przekazie brakuje, czegoś tam nie ma, za to jest coś, jest niewłaściwe, to naprawdę ta dyskusja jest tak bardzo potrzebna dla Kościoła, że nie ma powodów, żeby obawiać się, że to czemukolwiek zaszkodzi. Naprawdę, jeśli ktoś, ktoś uważa, że gdy będzie jakaś dyskusja teologiczna, no to wtedy, to wtedy katolicy powiedzą, o co to oni sami nie są między sobą zgodni. Jeśli w kościele jest jakiś nauczany jakiś błąd, jeśli tak jest, to wierni mają to wiedzieć. A nie, to, to trzeba to zmienić od razu. tak? To, to, to trzeba to ludziom uświadomić. Jeśli jest nauczony błąd, na przykład w stylu wszystkie religie prowadzą do zbawienia, to trzeba to mówić, bo to jest kwestia zbawienia duszy. I jeśli są to ludzie, którzy uważają, że nie, wspaniale, że obchodzimy dni islamu i dni judaizmu, to trzeba ich wzywać do dyskusji. Jeśli ktoś uważa, że nowa msza jest super, no, to trzeba go jak najbardziej wzywać do dyskusji. To z mojego punktu widzenia, skoro Nowa Msza jest zagrożeniem dla zbawienia dusz, no to trzeba tych ludzi wzywać na rozmowę, do dyskusji. Niech przedstawiają swoje argumenty, niech ludzie ocenią te argumenty, na ile faktycznie jest tutaj pewna zgodność pomiędzy Nową Mszą a teologią katolicką, a na ile tej zgodności nie ma. Oczywiście, że nie każdy będzie w stanie to na takim najwyższym poziomie ocenić, ale wystarczy odrobina zmysłu katolickiego, żeby odróżnić czy ocenić, czy nowy rytm Mszy Świętej odpowiada katolickiej wierze, czy nie. Na zakończenie chciałbym nawiązać do zakończenia tego materiału, w którym właśnie krytykowałem pewne elementy, które występują w wypowiedziach prezentowanych na kanale. Polonia, e, Christiana. no Mianowicie nawoływałem do spokoju, do tego, żeby skupić się na tym, co najbardziej istotne, żeby nie skupiać się na, e, przede wszystkim na tych niebezpieczeństwach, zagrożeniach, nie spędzać 80% swojego wolnego czasu na zajmowaniu się śledzeniem zagrożeń, to tam się nie dzieje, jak tam nas jeszcze nie atakują, tylko na, na tym, żeby oczywiście wiedzieć, jakie zagrożenia przede wszystkim dla zbawienia naszej duszy są. Ale żeby skupić się na tym, żeby naszą duszę do Pana Boga podnosić. Przede wszystkim na tym. Żeby skupić się na tym, żeby praktykować cnoty. Przede wszystkim cnoty kardynalne, oczywiście cnoty boskie i cnoty kardynalne, z których pierwszą jest roztropność, która pozwala zapanować nad między innymi, zapanować nad naszymi emocjami i roztropnie wybierać środki do celu. Dlatego bardzo proszę, nie ekscytujmy się. Tak jak zachęcałem tam do spokoju, tak teraz zachęcam do tego, żeby nie ekscytować się takimi dyskusjami teologicznymi. W tym sensie nie chodzi, że ma być, mają one nas zostawić obojętnymi. A wszystko mi jedno. Nie, nie do tego namawiam, tylko do tego, żeby nie postrzegać tych dyskusji jako, jakiegoś, jako czegoś yy, takiego niebezpiecznego, jakiegoś ataku. O, atakują! Ksiądz bańka chce zaszkodzić, polonik Chrystianie. Gdybym chciał zaszkodzić, to nic bym to nic nie powinienem był mówić. To znaczy, jeśli już podejmuję jakąś dyskusję, to znaczy, że uważam, że warto z tym kanałem podyskutować. To znaczy, że uważam, że nie lepiej jest tego nie przemilczeć. Oczywiście w przypadku kanałów, które mają tak dużo większe zasięgi, to Moja, moja ingerencja, moje komentarze, jakby procentowo, nie będą dla nich stanowiły jakiegoś wielkiego, wielkiego wsparcia, natomiast, mimo wszystko, gdy. Ten materiał, który się ukazał, bez wątpienia podkręcił taką, takie ogólne zainteresowanie tematem Polonia Christiana i bez wątpienia od kilka procent podniósł takie, takie zaangażowanie również wokół kanału Polonia Christiana. Może kil, no, kilka procent, myślę, że to tak na poziomie może 2-3% ogólnego ruchu mogło się w tym czasie zwiększyć. A więc, gdybym chciał w jakiś sposób w cudzysłowie zaszkodzić, to bym przemilczał. I dlatego też Kanały, które uważam za niepoważne, nie, nie chcę z nimi polemizować, unikam tego. Czasem się nie da, bo niektóre rzeczy po prostu trzeba hmm, omówić. Na niektóre pytania po prostu trzeba odpowiedzieć, na niektóre zarzuty trzeba po prostu odpowiedzieć. To jest często w przypadku ateistycznych kanałów. Gdzie one prawie, że nie spotykają się z odpowiedzią katolików albo z bardzo niepoważnymi odpowiedziami, dlatego trzeba na nie odpowiadać, pomimo tego, że nie chcę jakoś tych kanałów promować, ale czasami po prostu trzeba. Myślę też, że taka ekscytacja wokół tego, że komentuję jakieś, jakieś materiały, że wynika ona po części właśnie z tego, o czym mówiłem w tym poprzednim materiale, czyli z takiego nagrzania, z tego, że człowiek jak tylko widzi, że coś co jest jemu drogie, zostaje w jakiś sposób skrytykowane, to od razu emocje, to jak tak można? Tutaj po co tu wrzucać jakieś tam kamienie do czyjegoś ogródka i to krytyka, to pycha, to coś tam, to jeszcze tutaj. Zachęcam do spokoju. Potraktujmy to, to zjawisko takiego rozemocjonowania, taką już dyskusją, taką już krytyką. Potraktujmy to jako przejaw właśnie takiego nagrzania. I zwróćmy uwagę, jeśli nas to dotyczy, na to, jakie emocje w nas wzbudzają takie rzeczy. Pamiętajmy, że takie dyskusje są. Dobre z punktu widzenia tych dyskutujących, że takie dyskusje są więc dobre z punktu widzenia tych treści, które oni prezentują, i że naprawdę z takiej dyskusji nic złego nie ma prawa wyniknąć. Właśnie, jeśli Polonia Krystiana mi odpowie, że nie, my wcale nie straszymy, bo to i to i to, to bardzo dobrze, to na pewno nic złego z tego nie wyniknie. Może ktoś się zastanowi, aha, może tam w jakimś punkcie faktycznie ksiądz Bańka ma rację, ale tu i tu nie ma racji i sam robi to samo. Bardzo proszę. Niech panie Krystyna tak odpowie, być może właśnie znajdziemy nawzajem u siebie pewne punkty do naprawy i wtedy deogracja tak, bo u będą dzięki. No to dobrze, to dobrze, że coś tam udało się w ten sposób naprawić. A więc zachowajmy spokój przede wszystkim w tym okresie Bożego Narodzenia, trwajmy przede wszystkim na modlitwie i nie dajmy się nagrzewać nikomu, nie dajmy pompować naszych emocji nikomu. Tu jeszcze jedno słowo, bo to się bardzo często pojawia, gdy wspominam o trójkącie dramatycznym, czyli o tym modelu, który, gdzie ktoś wzbudza strach w kimś. Po to, żeby pokazać siebie jako zbawcę i manipulować w jakiś sposób, wykorzystać tego, w kim wzbudzono strach. Bardzo często pojawia się zarzut, a przecież Kościół to robi, bo tutaj szatan straszy szatanem i grzechem, i piekłem i pokazuje siebie jako zbawcę i w ten sposób manipuluje tymi ludźmi. Otóż, co jest złego w trójkącie dramatycznym, dwa punkty sprawiają, że jest on czymś złym. Pierwsza rzecz to jest. Przesadne malowanie tego zagrożenia, a druga rzecz to jest chęć wykorzystania tego strachu, który powstaje, czyli najpierw przesadne przedstawienie zagrożenia po to, żeby przestraszyć, a później wykorzystanie tego strachu dla własnych korzyści. Gdy te dwa elementy, albo którykolwiek z tych dwóch elementów tam jest, no to mamy do czynienia z czymś patologicznym. Natomiast jak najbardziej może być również zupełnie zdrowy przejaw, takiego w cudzysłowie trójkąta dramatycznego, to znaczy widzimy jakieś zagrożenie, ostrzegamy przed nim, wskazując na środki ostrożności. Nie wiem, ktoś przewidujemy, że będzie jakaś tam powódź, to żeby nie, nie tych dwóch złych punktów nie spełnić, należy o, o spokojnie informować. Najprawdopodobniej będzie powódź. Proszę podjąć takie i takie środki ostrożności. Jednocześnie pilnujemy, żeby, nikt nie, żeby ludzie nie wpadali w panikę, podając im konkretne środki ostrożności. I to robi Kościół. Znaczy to powinien robić Kościół, bo nie zawsze ludzie Kościoła tak postępowali na pewno i postępują, ale zasadniczo tak powinien postępować. Jest, istnieje zagrożenie potępienia wiecznego nie należy teraz ludzi próbować wprowadzić jakieś przerażenie z tego powodu. Odsyłam tutaj do materiału już starszego, Kto się boi piekła, w którym o tym mówiłem. Nie należy budzić jakiejś paniki z tego powodu, tylko należy wskazać, jest takie zagrożenie. Mamy środki ostrożności, mamy nie środki, ostrożności, środki ratujące. Skorzystajcie z tych środków należy wskazywać i skąd wiemy, że jest to zagrożenie? Uważamy, że jest tak i tak dlatego i dlatego tutaj są środki, z których należy korzystać. Pamiętajmy o tym, że Kościół nie próbuje rozbuchać naszych emocji z natury rzeczy, tworząc tą ideę cnót kardynalnych czy wykorzystując tą ideę cnót kardynalnych, stawiając roztropność jako tą złotą cnotę, która reguluje działalność wszystkich innych Kościół z natury rzeczy uczy ludzi panować nad swoimi emocjami, a więc tego pierwszego punktu nie spełnia, tego przerysowania, żeby wzbudzić jakiś strach. I oczywiście z natury rzeczy również nie spełnia tego drugiego punktu, czyli próby manipulacji po to, wykorzystanie tego strachu, skoro nie wzbudza tego strachu, to też nie będzie próbował go wykorzystać dla własnych korzyści. O bez wątpienia. Wielokrotnie zdarzali się ludzie Kościoła, którzy tak postępowali, ale nie jest to zapisane samo w sobie. Tak jak człowiek ratując przed prawdziwym zagrożeniem, może część ludzi, którzy to robią, ulec pokusie, żeby w jakiś sposób to wykorzystać dla własnych korzyści. Tak samo ta pokusa bez wątpienia pojawia się w życiu ludzi Kościoła, żeby jakoś próbować samemu się ustawić, korzystając z tego, że dysponuje się sakramentami świętymi itd. itd. Ale to jest to patologia, w którą należy walczyć. Tyle, a nie jest to zapisane oczywiście w, samym, w samej działalności kościoła, tak jak nie jest to zapisane w samej idei walki z jakimkolwiek złem. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.